Siemka, taki szybki odcinek. Robimy sobie wkrętkę. Suzuki, sprzęgło już sprawdzałem. Chciałem filtr oleju wymienić. Bardzo mocno były śruby podokręcane. Jedna pękła została tam w silniku, w karterze. Na szczęście obyło się pompę. Trzeba było wody rozebrać. No i milimetr śrubki wystawał, więc z chipsami złapałem. Udało się jakoś wykręcić. Chwila zeszła, ale mogło być gorzej. Wkręcimy trochę Pawła, że śrubka się w silniku urwała i będzie trzeba rozbierać silnik czy coś w tym rodzaju. Taki mały pomysł z Enduro-opa. Zobaczymy, jak zareaguje. A tak poza tym, no to mówię, taki odcinek dodatkowy. Jestem już po sprawdzeniu sprzęgła, to tam odcinki wam jeszcze tam kiedy wlecą. Dobra, dzwonimy. Na razie nie odbiera, ale zaraz chyba oddzwoni, bo mam taką informację z pewnego źródła. Odebrało mi się, czeka. Halo? Halo? Ale ty jesteś... Zaraz od... Co? Kurde, no Enduro-opa odebrał i co? Rozłączył się tamten, no nie, no. O, dzwoni. Halo? No, ja myślałem, że to jakiś obcy numer i mówię, kto to mi kurwa wydzwania. No widzisz, kurde, dzwonię, sorry, że tak ten, ale kurde, później ten, jadę i nie będę... Akurat ten RF-a rozwaliłem, to tam będziesz miał do roboty. No, lepiej przez najbliższy okres to nie. No, co tam? Kurde, wysyłałem ci zdjęcia. No. Lipa się stała, kto te śrubki dokręcał? No ja dokręcałem i to delikatnie. Dlaczego tak mocno? Delikatnie było. Delikatnie? Ja to, żebym musiał się rureczką odkręcać. Ale tam wszystko dobrze, czy nie? No właśnie pękła ta jedna, co ci wysłałem. Zaraz ci mogę wysłać ten. I jest problem, bo ta połówka wyszła, ale druga połówka została w silniku. No i liptonki teraz. Ale jeszcze... oni nie wkręcacie mnie, bo się śmiejecie, widzę. No ja nie wkręcasz mnie. Nie. Wysłać ci fotki. Ja to zobaczę na tym zdjęciu. Czekaj, ja ci wyślę ci więcej zdjęć. Zaraz, czekaj. Może co ogólnie z tym trzeba zrobić? Możesz podjechać nawet. Nie no, spoko, wierzę. No i co teraz? Czekaj, teraz zrobię zdjęcia. To twoje moto. On teraz nawet już nie wierzysz, jak ci naprawdę mówi. Ja już nie wierzę nawet, jak ty naprawdę mówisz. Widzisz, połówka tej, a połówka z tym zwojem została w tym. No i lipa teraz, bo trzeba trochę porozbierać, że tak delikatnie powiem. Ale toś za mocno one były dokręcone, panie. Za mocno? Ja powiem ci, że wymieniałem ten olej i później ten. Filterek wykręciłem i normalnie raczej dociskałem, nie ten, bo mówię, że to są te jakieś specjalne, żeby ich mocno nie dokręcać, no, nie? No. To nie wiem, co ją tak złapało, ale no mówię, ta druga też tak się zastanawiałem, bo kurna tak strzelała aż. No i teraz... A co z tym sprzęgłem? Sprzęgło to tam najmniejszy problem, z tą śrubką teraz problem. Z tą śrubą ona tam głęboko została, nie wiem, czy nie muszę góry zrzucać. Jeszcze raz, głowicy. Ale to bardziej jest taki problem, że więcej czasu ci to zejdzie, tak? Sezon przebolejesz. No. Nie, to znaczy ten... Mówię, sezon przebolejesz. No, mówię, zrób to jakoś tam, żeby chodziło, to znaczy rozkręć jak potrzeba i wiesz. No, tyle, że to pół silnika trzeba rozkręcić teraz. No, ale nie ma wyjścia. Ja pierdykam. Koszty. No to uszczelki to trzeba, cały komfort trzeba. Jakie uszczelki? No bo całą górę trzeba zrzucić. Kurna. Ja jeszcze będę kombinował, ale no lipnie to wygląda. Kurde no. No i teraz go, bo komplet uszczelek za 300 zł kosztuje. A jaki koszt teraz za to przekręcenie śruby? Bo jak będziesz to rozbierał i tak dalej, to te uszczelki, robota? No, chyba w 1000 się zamknie. Droga zmiana oleju, Paweł, była. Ty śmiej. Wymiana oleju za 1000 zł, no. Drogi olej lejesz, Paweł. Na
najlepsza klasa, niby cię to zrobili mechanicy z BMW, chłopie. Formuły nie, to no, tak byś podjechał na pit stop. Dobra, Mati, to tam daj znać później, co tam z tym sprzęgłem i z tym. A co wy robicie? Jeździcie pewno? Na następny sezon będzie zrobiony, także. Dobrze. Ej, Mateusz. Co? No, a mówimy mu teraz, że go wkręcamy, czy później? No nie wiem właśnie. O, kurde, ale macie, ej, potrzymaj mi tą metodę, ja go zaraz tutaj dojadę, lepiej uciekaj. Poczekaj, o, biją się chyba, Paweł, sprawa jest. Jeszcze się do mnie już, kurwa, nie odzywaj. Paweł, jesteś? No. Bo to się nagrywa wszystko. No kamer, ty też się nagrywasz. Tak wyszło jakoś. A ja cię tak chwaliłem wczoraj na live. Mówię, taki dobry mechanik, a ty mnie tak kręcę. A to nie oglądałem, no. Oni z nami, że coś kombinujecie, kurde. Jak ja temu dłużej musiałem odebrać telefon od ciebie, bo inaczej by nie odebrał. A to dlatego tak odebrałeś, kurde. No kurde, 10 razy do ciebie dzwoniłem. On dzwoni, a ty czego? Gdzie? Bo to odbierał jakiś nieznajomy. On w ogóle nie ma swojego numeru zapisanego. No właśnie, mogłem na Face'a dzwonić. A Łukasz mi tu 10 razy pisał. Dzwoń już, no dzwoń teraz, zdjęcia robi. Tak na serio. Nie? No. To ta śrubka serio pękła, bo te zdjęcia co ci wysłałem, ale ją wykręciłem, no. Pompę wody było, trzeba odkręcić. Ona była tak zawinięta. Co? Nie mówię do niego, żeby do mnie nie podchodził. Wezwać tam policję na tor od razu, czy nie? Teraz powiem tak, w ogóle nie żałuję, że się wywaliłem na tej MR. Teraz będziesz wracać to cały czas odcinka, tu na jedynce. No, odcinka i o, większa dziura je, wiesz. Oj Boże. No. A nie, no dobra, ja to tam ten, śrubkę będę musiał jakąś dokupić, bo ona serio pękła, udało się ją wykręcić. No, to dokupi. Ale się dokupi, no, a to sprzęgło zobaczymy, jeszcze parę rzeczy tu mam do ogarnięcia. No to sorry za wstrętkę małą. No, na razie. Trzymaj się, Darka. A i tak to wyszło, sorry Paweł, no. To nie był mój pomysł, nie?